Milka Secret. Milka Secret boxy. Milka Secret boxy do otwierania. Dobra, słuchajcie, żółw zrobił kupę. Pokaż Mela, że żółw zrobił kupę. Oh, gotta go. Oh, gotta go. Siemanero, siemanero! Słuchajcie, dzisiaj specjalnie dla Was cały dzień w namiocie. Proszę bardzo, w naszym olbrzymim namiocie czteroosobowym. Słuchajcie, wszystko super, bardzo chętnie spędzę tutaj cały dzień. Tylko jedno pytanie, czy my mamy spędzać dzień w takim pustym namiotku? Proszę bardzo. Wydaje mi się, że nie. Prawda, Antek? Tu mam zaraz dwóch pomocników dzisiejszych, którzy będą ze mną występować. Oczywiście znana Wam Mela i mały Antek. Siema Antek. Antek jest dzisiaj z nami w tym fajnym odcinku. Tak, czy zgadzasz się ze mną, że musimy tutaj trochę umeblować? Tak. Koniecznie potrzebujemy umeblować tutaj, prawda? Tak. Ja się zgadzam. O, Mela tutaj do nas przybiegła też. Mela się też zgadza, prawda? Wbijam na tą chatę. Wbijasz na tą chatę. Dobra, co robimy, Mela? Jaki rozkład tych pomieszczeń? Tutaj? Tutaj nasza sypialnia. Dobra. Tutaj szkołka, a tutaj sala zabaw. Boże, już się bałam, że powiesz, że łazienka. Uff. Dobra, słuchajcie, więc razem z Antkiem, razem z Melą robimy tutaj super świetną salę zabaw, szkołę i sypialnię. To co? Lecimy. Tak, lecimy szybko tutaj. Żadnej łazienki, Antek. Dobra, lecimy Sienko szybko tutaj łazienka. Po mebelki, robimy sypialnię i robimy wszystko. Lecimy Sienko z tym. Łazienka. Dobra, zobaczcie, wygląda to już całkiem spoko. Tu mamy stolik z kwiatkiem oczywiście. Tu zaraz też będzie drugi stolik czerwony. Trochę zabawek. Bele. Mamy książeczki. Milka Secret boxy do otwierania. Sypialnia zaraz będzie wyglądała kozacko. No i co? I lecimy z tym. No dobra, słuchajcie, zobaczcie, jak nam to wszystko wyszło. Tu mamy nasz placyk zabaw. O, już się tutaj bawią. Kibel. Tak, i bawią się w kible. Dobra, tu mamy nasz... Tu mamy naszą sypialnię. Myślę, że wyszło fajnie. Więcej poduszek się nie dało. A tu mamy nasz stolik. Dobra, Siemka, słuchajcie, co robicie? Czytacie książkę? Tak. A jaką książkę? Kubusia Puchatka. A ty mnie nazywa... O, i pierwsze kłótnie rozpoczęte, a macie ze sobą dożyć do wieczora, dlatego że słuchajcie, wymyśliłam sobie, że noc w namiocie też spędzimy, to będzie taka trochę creepy noc, ale to już zrobimy na następnym odcinku, o ile będzie 200, czego Mela? 200 łapek w górę. Dokładnie tak, dobra, słuchajcie, lecimy z tym. Mam dla Was pewną niespodziankę, a wiecie co jest niespodzianką? Mam dla Was plecaki, będziemy się uczyć, pierwszy plecak dla Meli Boskotkiem. Dziękujemy. Dziewczęcy. A teraz dla Antka z pandą. Wow! Nie, ja lubię z pandą. Dobra, to jest super. Słuchajcie, otwieramy i bawimy się w szkołę, ok? Tak. Dobra. Dobra, a Mela co ma? To Antek miał. Antek miał taką pandę, piórnik panda. Co my tu jeszcze mamy? Wow, a co to jest? Zobaczcie, kiedy jest miłe. To są futerkowe pamiętniki. O kurde, pamiętniki albo zeszyty. Ej, ale fajne. Ty masz kredki Bambino, a pokaż te kredki. Teraz będziemy je sprawdzać. Kredki Bambino, plasteliny, duże kredki Bambino. Wow, ale czad. Będę to odpakować. Mnie tutaj interesują bardzo te plecaki, jak one wyglądają. Dobra, zobaczmy sobie te plecaczki. O rany, Mela, ile one mają przegródek. Będziesz mogła tu włożyć chyba z 1000 rzeczy. Zobaczcie, tu mamy z przodu fajnego futrzonego kotka. U Antka była w plecaku panda, prawda? Tu mamy, wow, ale kieszonki. Tu możemy sobie coś przyczepić, klucze i możemy sobie tutaj zdjąć, proszę bardzo. Ile użytkowych kieszonek. Lecimy dalej. Dobra, tu mamy, wow, następna kieszonka. Zobaczcie, możecie tu napisać swoje imię i nazwisko, adres i telefon. W razie co, gdyby Wam się zgubił, albo gdybyście Wy, nie daj Boże, się zgubili, to mamy kieszonki. I największa kieszonka. Ona pomieści wszystko, dlatego że zobaczcie, jakich wymiarów są te kredki, które tutaj były w środku. Są ogromne. Tak, zaraz wszystko pokażemy, Antek. Proszę bardzo, to mamy fajne kieszonki. Tu możecie sobie też coś wrzucić, tu możecie to zabezpieczyć. A to są pańki. Pokażesz mi te flamastry? E? Pokaż.
Ej, ale będziemy mieć dużo malowania. To są flamastry ze stempelkami. Będziemy robić stempelki. Tak. Ale super, zaraz będzie zabawa. Zobaczcie, jakie fajne tutaj są jeszcze piórniki. O, jeszcze są takie duże piórniczki, proszę bardzo, z pandzią. I mięciutkie, prawda? One są mięciutkie, Antoś? I można to otwierać. Można otwierać, wow, ale czad. Otworzysz i pokażesz, co jest w środku? No to pokazuj nam, co my tu mamy. Rany, patrzcie, tabliczka mnożenia, która się przyda. Chyba tobie jeszcze, Antek, się nie przyda, bo ty teraz idziesz dopiero do przedszkola. Tu możemy włożyć co? Kredki? Kredki! Tak, tu mamy plan lekcji. Wow, ale kozak. Dobra, zaraz to wszystko będziemy sprawdzać i wam się to wszystko przyda, bo będziecie szli do szkoły, prawda? Tak. No. O Boże, Antek, Antka przeciążył ten plecak, on ma takie wyposażenie. Odpinaj się, no. Mama, rysujemy już? Antek, chcesz już rysować? Dobra, to na zachętę wam dam do otwierania. Milka Secret. Milka Secret, boksy. Proszę, ja mieszkam. Antek, otwieramy. Zobaczcie, co macie w środku. Jestem bardzo ciekawa, co macie. Standardowo Mela otworzyła czekoladę, tak jak ja z Kinder Joyami. Pomóc ci, Antek, trochę? To chodź, ciotka ma długie... Kot! O, Mela ma kota Drakula. A zobaczymy, co ma Antoś. Dzięki za obiad. Czekaj, i tu będzie zabawka. Otwórz sobie tutaj, zobaczymy, co będzie. Mamy kota Drakula, który to do kolekcji. Ja mam. Co ty masz? Pokaż. A ta! Ale nie, musisz wyciągnąć. Wyciągaj. On ma skamielinę. Skamielinę masz? Pokaż, jaką masz skamielinę. Tak. O, kółeczko takie, Antoś, tak? O, następna skamielinka do kolekcji, standardowo. Super. Czekoladki, rozumiem, że będą zjedzone. Mhm. Dobra, zjadajcie czekoladki i mam dla was zadanie. Specjalne. Jakie zadanie? A, będziecie musieli coś namalować. A co? Zaraz wam pokażę, co. Dobra, słuchajcie, mam dla was to zadanie. Co? Macie mi namalować kolorowego, dużego żółwia. Dobra? Okej. Okay. A dlaczego żółwia? Bo dlatego. Oh, gotta go. Tak, malujemy kolorowego, pięknego żółwia. Dawajcie. Już koloruję. No to niech oni sobie malują, a ja sobie pójdę na drzemeczkę. Malujcie, zawołajcie, jak skończycie. Pa! Pa. Mama, a ty może też namalujesz żółwia? Serio? No. Antek, czy ja też muszę malować? Tak. O, no, nie, ja nie umiem. No dobra, to dajcie mi jakieś kredki, czy bądź flamastry. Aż kredki, się boję. Bambino, to... Obczajcie, co tutaj się dzieje. A srebrny się liczy? Jako kolor? Srebrny, tak. Ogólnie, no wiesz, no możesz zrobić bardzo kolorowego. Pamiętam, że mój żółw miał takie pazurki ostre i zawsze mnie tutaj nimi... Nie wiem, czy on powinien mieć buzię jakąś. Uszu to chyba nie ma. Ten ogon, co się stało z tym ogonem, że on mi wyjechał poza skorupę. I żółwie jak się boją, to się chowają w skorupach. Tak, Antek? No. Ciekawe, czy tamten żółw się schował w skorupie. On chyba co innego robi. Co, nie, Mela? Tak, ten żółw jest taki duży. Nie wiem, co to jest za żółw. To wyleje. Leje? No nie leje, no jeszcze, ale może zacząć w każdej chwili lać. Ale mamy taką skrytkę, Antek, mamy taki świetny dom, że szok. Dobry. Mój żółwik skończony. Jak te wasze żółwie? No jeszcze nie jest. Antek, widzę, że tutaj się stara. Oto mój żółwik. Jak wam się podoba on? Co myślisz, Mela, o moim żółwiu tęczowym? Dziadowski? Nie, no ładny chyba, Antek, co nie? Dobra, ale co to za buzia? Czemu nie jest pokolorowana? Bo to jest buzia... No dobra, jeszcze pokoloruję tylko buzię. Tu mam fajne stempelki, które zrobiłam też flamastrami Bambino. I chyba sobie coś przekąszę. Da, Antek pokazał swojego żółwia. Tak. A buzię gdzie ma? Nie ma. A nie ma buzi. No dobra, okej. To jest taka abstrakcja. Rozumiem, że chcesz otworzyć? Pokaż, poczekaj jeszcze, Antek. Teraz Mela. Pokazujemy teraz Meli żółwia. Poproszę tego żółwia. O, jaki fajny robaczek. Co on ma na głowie? Koronę? To jest korona, bo wygra. A to jest taki, są takie na pokazach mody. Okej. Okay. Mela, wydaje mi się, że wygraliśmy wszyscy. Nie, ja tylko. Tak jest najbardziej sprawiedliwie. Antek wygrał i Mela wygrała. Ja tylko wygrałam. Dlatego teraz mogę wam dać po Milka Secret Boxie i zaraz powiem wam, dlaczego malowaliście żółwie. Proszę bardzo. Pierwszy dla Antka. Łapiemy. Wow! Miał być orient. Teraz dla Meli. Dla Meli. Dawaj. Antek, otwieramy? Dobra, to skoro zrobiliście takie piękne rysunki, to trzeba otworzyć.
Wow, ale poleciał! Dobra, otwieraj. A tata! Noż, kurde, blaszka. Znowu to samo, co miałeś przed chwilą. Ale trafiłeś. I co, czekolada ma być zjedzona oczywiście? Będziesz jadł czekoladę? Mhm. Dobra, ogólnie my z Antkiem się posilamy teraz, prawda Antek? Posilamy się teraz. Czy możesz mi poczęstować swoim, chciałam powiedzieć chipsem, ale to nie są chipsy, tylko płatki czekoladowe. Dobra, Mela, otwieramy Milka Secret Boxa, bo tutaj Antek zaraz nam zje wszystkie płatki twoje czekoladowe. Dzięki. Otwieramy. Ciekawe, co tam będzie. Jak myślisz? Debil. Jestem debil. Dawaj. A co jest moje? Fajna krówka. Którą? Te zielone oczy. O nie. A pokaż tą krowę. Te zielone oczy. Chciałam wam powiedzieć, że tych krów już mamy chyba z 6. To był Maj. Miało jak ten dotyk. Mówiłam wam na ostatnim filmie, że Mela jest fanką Sanach. Proszę bardzo. Mamo, co ty tam robisz fajnego? Ogólnie miałam plan. Plan był taki, super, że masz skarb. Plan był taki, że wy zajmiecie się sobą w pokoju zabaw, a ja się zasłaniam w mojej kochanej sypialni i spędzam tu już czas do samego wieczora oglądając sobie mój ulubiony Netflix. A... Słuchajcie, plan jest taki. Właśnie taki, pa! Pa! Nie pokazuj! Łam się nie raz! Te zielone oczy. O rany, chyba zasnęłam. Ej, co tam się dzieje? Zbudził mnie jakiś dziwny odgłos. Kurde, zasnęłam przy tych pingwinek z Madagaskaru. Poczekajcie, muszę to sprawdzić. Matko, co tam się dzieje? Co wy tam robicie? O nie! Mamo, kiedy zrobisz ten konkurs? Jaki konkurs? Konkurs z żółwiem! Zapomniałam, tak, już, sorry. Ty tutaj masz fajnego żółwia. Mela, czy to jest ten żółw, który miał być na rozdanie? Tak. Dobra. A co jest fantastycznego w tym żółwiu? Co robi ten żółw? Lepiej kupę. Tak, ten żółw, słuchajcie, siedzi na kiblu. To jest w ogóle dla mnie, jak Mela mi to pokazała, to był dla mnie jakiś totalny hardcore. W zestawie jest kibelek z podniesioną nakładką. Tu macie specjalny proszek, którym się karmi żółwia, tak? Tak. I robi kupę, mówicie. Tak, stawiamy go tutaj. Trzeba mu podać teraz, ale Mela, tu powinna być chyba woda. No. Asystentko, poproszę wodę. Ja ją piłam. Wodę wlewamy do kibelka. Mhm. Z tego, co kojarzę. Mhm. Przystaw. I żółwiowi wsypujemy teraz proszek, tak? Zaraz, bo kupno. Powiecie sobie, że a co, kiedy się ten proszek skończy? On się nie skończy, zobaczcie to. A co, karmimy żółwia naszego? Żółw, spokojnie. Teraz ja te palmi. Patrzcie, on teraz je. Zaraz będzie robił kupę. No to karm żółwia. Karm żółwia, trzymaj. On teraz znowu robi kupę. No, wrzucaj mu do gardła. Teraz ten żółw zrobi kupę, prawdziwą kupę. Dobra, słuchajcie, żółw zrobił kupę. Pokaż Mela, że żółw zrobił kupę. Ej, obczajcie to, żółw zrobił kupę. O kurde. A wiecie, co najlepsze jest? Że jak przelejecie tą wodę z tym piaskiem różowym, teraz do tego zielonego, to z powrotem ten piasek będzie w formie sypanej, więc on się nie kończy. On nigdy wam się nie skończy, więc nie musicie nic uzupełniać, chyba że wysypiecie, tak jak to Mela zrobiła przed chwilą. Dobra, więc słuchajcie, każdy, kto jest zainteresowany tym żółwiem, wysyła do nas wydrapywankę, rysunek, malowankę, farbami. Tak, Antek, ty też możesz wziąć udział w konkursie. Zrobimy małe losowanie i ktoś wygra tego fantastycznego żółwia. Dobra. Antek, podobałby ci się taki prezent? Fajny, co? Żółw z kupą. Idealnie. Kto otwiera jeszcze Milka Secrety? Ja! To jest najlepszy. Bo to jest ASMR. Ale się nie uczy na błędach. Z kamielina znowu. A pokaż mi to. Ząb. No nie, a to jest ząb? To jest na pewno ząb? Chyba ja to widzę pierwszy raz. Chyba tego jeszcze nie trafiłyśmy. Ząb. Fajna z kamielina. Serki są takie, te serki. Co mamy, Antoś? Bo bardzo mnie to ciekawi. To. Też z kamielinki, pokaż. Taką z kamielinkę już mamy. To są takie kości, tak? One będą pasowały do tego, co Mela przed chwilą. Najcudowniej. To moja ulubiona chwila. Możemy się położyć? Mhm. Mela gra sobie w Minecrafta, Antek się patrzy. Ja najchętniej bym zasnęła już. Nie.
Zobaczcie, co Mela tutaj robi. Co robisz? Mam taki żywy dom, oczywiście okropny, bo musiałam z tym... musiałam sobie robić taki dom, bo ja miałam challenge różowy, coś pokażę. Jestem oczywiście na kreatywie. I tutaj mam akseloty. Wow. O kurde. I wiecie, że są żaby już w Minecrafcie? Zostały jeszcze nam jakieś Milka Secret Boxy? Chyba jeszcze dwa, to może byśmy otworzyli. Dobra, zostały dwa secret boxy, któregoś ja muszę sobie otworzyć i któregoś otworzy Antek i dwa, oba są ciężkie. Ale wiecie co? Ciężka to już pewnie jest ta czekolada. Tu jest taki totalnie ciężki box, więc ja go po prostu tutaj otwieram jedną ręką. To i to zabawka, Mela. To i to, to zabawka. Ej, no kurde, wiecie, że ja myślałam, że to jest figurka, to jest po prostu ta czekolada zrobiła się, rozpuściła i jest ciężka, no i tu jest ta lupa, czy jak to tam? Nie, co to jest to? To ten ekran. Nawet mi się go nie chce wyciągać, bo już ich tyle mam. Antek, otwierasz swoje, bo chcę zobaczyć, co tam masz. Dawaj, otwieraj. Gdzie masz swojego sekreta? Antek, chwila prawdy. Ostatnie, ósme. Z Hamelina, no nie wierzę. Znowu! Antek. Tych jaj to my mamy już chyba mnóstwo. Prawda? Ej, zobaczcie, już się robi ciemno. Antek, dobra, rzucamy się. Wojna! Debilku. Fajna! Mam tarczę! No nie! O nie, wszyscy we mnie! Tylko nie to! Wojna! Wojna poduszkowa! Dawaj! Wojna! Wow! Dawaj! Wow! W operatora! Dawaj! No dawaj! Dobra, słuchajcie, zbliżamy się do końca tego odcinka, dlatego że już jest wieczór, a zaraz nagrywamy następny creepy odcinek, noc w namiocie z duchami. Antek. Chyba Antka tu nie będziemy już brały. Słuchajcie, yes. Pamiętajcie o konkursie. Jeżeli jesteście zainteresowani żółwiem, to przypominam, że musicie coś do nas wysłać. Adres podamy w opisie. Słuchajcie, jeszcze jedno najważniejsze. Potrzebujemy dużo subów. Kciuków 200. W górę. 200 kciuków w górę, to pokażemy wam fajny odcinek nocny. Suby. Potrzebujemy suby, komentarze i dzwoneczki, żebyście byli z nami na bieżąco. A tymczasem trzymajcie się. Pa! Żegnamy się już chyba z widzami, co nie? Nie. Żegnamy się, Antek się nie chce żegnać, ale żegnamy się, bo już jest wieczór i będziemy nagrywać zaraz drugi odcinek. Fajne. A tymczasem trzymajcie się. Pa, pa!